Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam na imię Magda. Miło mi powitać Panią Oliwię, Panią Melanię. Wiem, że ma być dwóch Panów, Pan Marek i Pan Marcin, ale nie wiem, z który z Panów do nas już dołączył. Mam do Państwa prośbę taką techniczną, żebyśmy sobie ułożyli jakoś te zajęcia. Na wstępie pytanie, czy mnie słychać? Dzień dobry, tak, słychać. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mam do Państwa prośbę, ponieważ nie chciałabym, żeby te zajęcia były takim nudnym, długim wywiadem, wykładem, to prosiłabym, że jak Was w danym momencie coś zainteresuje, to żeby pytania zadawać na bieżąco i też jeżeli mogę mieć prośbę, to wolałabym, żebyście Państwo do mnie mówili, niż mi pisali, bo ja raczej mam podzielną uwagę, ale nie ukrywam, że jak się na czymś skupię bardzo, to może mi umknąć, że coś na czacie się pojawiło, a ja tutaj jestem sama, więc łatwiej mi będzie odpowiadać na pytanie, jak je będę słyszeć, niż jak je będę miała czytać. Dzisiejszy temat naszego spotkania to dokumenty aplikacyjne, które na rynku pracy są swoistego rodzaju wizytówką. Tak było kiedyś, jak powiedzmy ja zaczynałam swoją pracę zawodową, czyli jakieś 20 lat temu, tak jest teraz i myślę, że przez najbliższe 20 lat też się nic nie zmieni. Pomimo innych jakby narzędzi, źródeł, z których pracodawcy mogą czerpać informacje o nas samych, to te dokumenty aplikacyjne dalej są jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł wiedzy na temat naszego dorobku zawodowego i osobistego dla pracodawcy i jeszcze długo, długo myślę, że nic ich nie wyprze. Ja Państwu teraz postaram się, chociaż ja średnio techniczna jestem, ale tu mnie przeszkolili, udostępnić prezentację. Czy ona jest widoczna dla Państwa, czy tylko dla mnie? Jest widoczna. Dziękuję ślicznie i postaram się Was przeprowadzić przez te meandry dokumentów aplikacyjnych. Od razu powiem, że tyle, ile osób, które zajmują się profesjonalnie rekrutacją i selekcją, tyle osób, które zajmują się rynkiem pracy, procesem rekrutacyjnym, współpracą z pracodawcami, tyle będzie różnych spojrzeń i stanowisk na dokumenty aplikacyjne. To jest wiedza bardzo subiektywna, natomiast na pewno można ją trochę ustandaryzować. Dokumenty aplikacyjne, każde różnią się od siebie dlatego, że one są po prostu naszą wizytówką zawodową. Jeżeli coś jest moją wizytówką zawodową, to jeżeli ja różnię się od wszystkich osób na rynku pracy, to nie mogę mieć takich samych dokumentów jak moja koleżanka, jak mój mąż, czy jak moi rodzice. To dokumenty muszą być inne, tak? Bo ja też jestem inną osobą. Ale są standardy, którym one podlegają. Jeżeli ich się trzymamy, to te dokumenty naprawdę mogą być kluczem albo przepustką do tego, żeby pracodawca zechciał z nami się spotkać i porozmawiać. Bo tak naprawdę na podstawie samych dokumentów aplikacyjnych osoby rzadko zostają zatrudniane. Te dokumenty aplikacyjne służą nam do tego, żeby pracodawca chciał nas zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. W rzeczywistości pandemicznej dzisiaj te rozmowy kwalifikacyjne i te procesy rekrutacyjne znacznie się wydłużyły. Dawniej było tak, że one powiedzmy do 2-3 miesięcy zamykały się. Teraz już wiem z informacji zwrotnych z rynku pracy od swoich podopiecznych, od swoich klientów, że potrafią dłużej czekać na odpowiedź w sprawie zatrudnienia niż te 3 miesiące. Natomiast sama rozmowa się odbywa. Dzisiaj przybiera różny kształt. To może być rozmowa telefoniczna, to może być rozmowa za pomocą jakiegoś komunikatora, to może być spotkanie gdzieś w plenerze z zachowaniem dystansu, bo i takie rozmowy się odbywały i o takich słyszałam. Natomiast do tej rzeczywistej rozmowy face to face gdzieś w jakimś pomieszczeniu też dochodzi. Więc one są tak jakby przepustką do tego, żeby ktoś chciał z nami porozmawiać. Jak już powiedziałam, nie zawsze wyglądają tak samo i nie muszą wyglądać tak samo. Mają być tak atrakcyjne, jak my jesteśmy atrakcyjni. Czyli muszą pokazywać to, co chcemy pracodawcy sprzedać. Człowiek na rynku pracy, bardzo brzydko nazwę, ale jest produktem. Jesteśmy jakimś produktem,
który jest ubrany w kwalifikacje, w kompetencje, w umiejętności i który sprzedajemy. Reklamujemy się sami, tak, bo to my jesteśmy tym produktem i po drugiej stronie mamy pracodawcę. Pracodawca, widząc ten produkt, chce go kupić. No i tu właśnie dochodzimy do zawarcia umowy o pracę i do tego, ile on w stanie jest zapłacić za to, co my oferujemy. Czym bardziej nasz dorobek atrakcyjny dla pracodawcy, tym mamy większe możliwości negocjacji. Idąc dalej, przed przystąpieniem do pisania dokumentów aplikacyjnych przede wszystkim powinniśmy znać siebie. To, co udało nam się do tej pory zgromadzić, to, co chcemy pracodawcy pokazać. Takie podstawowe rzeczy, które powinniśmy o sobie wiedzieć, to są rzeczy. No i będzie po kolei, chociaż na dokumencie aplikacyjnym wcale nie po kolei musi być i do tego też dojdziemy. Zacznę od wykształcenia. No każdy z nas osiąga jakiś poziom kwalifikacji zawodowych udokumentowanych, które zawiera wykształcenie. Warto, słuchajcie sobie, no ja jestem starym człowiekiem i korzystam zawsze z komputera i z pulpitu, czyli na pulpicie mam foldery, które nazywają się identycznie jak to, co tutaj jest wytłuszczone, czyli wykształcenie, praktyki zawodowe, aktywność społeczna, doświadczenie zawodowe, uprawnienia zawodowe, szkolenia, umiejętności, predyspozycje, zainteresowania, osiągnięcia zawodowe i osobiste. Dokumenty aplikacyjne ustawiają nam proces rekrutacyjny i potrafią nam ustawić rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli one są dobrze napisane, jeżeli my podajemy tam tylko i wyłącznie prawdziwe informacje, jesteśmy, że tak powiem, pewni tego, co tam napisaliśmy, bo nie ma tam swobodnej twórczości, tylko faktycznie są fakty z naszego życia, to dokumenty aplikacyjne ustawiają rozmowę kwalifikacyjną i dają nam taką pewność i poczucie, że pracodawca przynajmniej w 70% nie zaskoczy nas na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeżeli dobrze opiszemy te poszczególne akapity dokumentów aplikacyjnych, to mamy tak naprawdę połowę sukcesu za sobą. Z doświadczenia rozmów rekrutacyjnych wiem, że osoby gubią się w takich namacalnych faktach, o których w ogóle nie myślimy przed rozmową kwalifikacyjną. No i wykształcenie jest takim elementem. Tak bardzo się stresujemy, tak bardzo nam zależy, że wtedy, kiedy pada pytanie o to, jaką uczelnię ukończyliśmy, szkołę, jakie mamy wykształcenie, to pada cisza, bo to są takie rzeczy, z których na co dzień nie korzystamy i których na pewno nie utrwalamy, tak? I na przykład, o ile jeszcze uczelnię i kierunek jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, to nas ktoś zapyta, jaki wydział to był, tak? No już wydział, na jakim studiowaliśmy, to już są problemy. Więc warto w tym folderze po kolei od rzeczy bieżących, zawsze jesteśmy w roku, który mamy obecnie i cofamy się w dół, zrobić sobie normalnie w edytorze jakiegoś tekstu klik, ładnie sobie to już zapisać, ja później pokażę, jakby to mogło być zapisane, żeby jak tworzymy dokument, to żeby to było na zasadzie kopiuj i wklej, tak? I nam się to utrwali, więc potrzebujemy nazwy ukończonej szkoły, potrzebujemy jej miejscowość, potrzebujemy jej daty. Najczęściej dokumentem aplikacyjnym, którym posługujemy się na rynku pracy, jest to dokument i życiorys chronologiczny, czyli daty są przypisane do konkretnych wydarzeń. Ponieważ mnie na studiach i tego pilnuję, ale tak jak mówię, ta wiedza jest tak subiektywna, że ja tego pilnuję, ale spotykam dokumenty inne na rynku pracy i wiem, że może to budzić wątpliwości, bo mnie uczono, że życiorys chronologiczny to jest dzień, miesiąc, rok do dnia, miesiąca, roku. Wtedy, kiedy piszemy przełom miesiąca i danego roku, możemy mieć dwa dni, dwa miesiące albo jakiś urywek, tak? Dwa ostatnie tygodnie jednego miesiąca i tydzień pierwszy, czyli na przykład 30 dni. Są to dane mocno niewiarygodne. Natomiast dzień, miesiąc, rok do dnia, miesiąca, roku to jest faktyczne nasze doświadczenie zawodowe i chronologia tutaj się przydaje. I tej chronologii trzymamy się od początku do końca. Datą umowną dla uczelni wyższych jest zawsze 1 października, nawet jeżeli fizycznie zajęcia rozpoczęły się inaczej. Datą umowną dla szkół
policealnych, ponadpodstawowych, podstawowych, to jest zawsze 1 września i z reguły te zajęcia rozpoczynają się 1 września, nawet wtedy, kiedy ten 1 września wypada w sobotę bądź w niedzielę. Więc tego się trzymamy. Data zakończenia to jest data ze świadectwa czy z dyplomu, jakim się posługujemy. Specjalizacja to jest bardzo ważna rzecz i należy ją pamiętać. W toku moich studiów było tak, że na dyplomie była jedna, ale była możliwość ukończenia specjalizacji też w trakcie studiowania. One były w indeksie, nie znajdowały się na dyplomie, później w jakichś suplementach były wydawane. Pamiętajcie Państwo o tym, że jeżeli macie dodatkowe uprawnienia, specjalizacje nabywane w trakcie studiów, to żeby to pamiętać. Czasami bardzo ważna jest praca magisterska, licencjacka, doktorancka, habilitacyjna. Jej temat czy osoba, która była promotorem tej pracy, może nam pomóc w procesie rekrutacyjnym, może zwrócić uwagę pracodawcy na rzeczy, które były opisane, są poparte badaniami, bo w każdej pracy mamy teorie i badania, które mogą się przyczynić do tego, że zostaniemy zatrudnieni. Jeżeli z naszego punktu widzenia wydaje nam się to istotne, to pod wykształceniem zostawmy trochę miejsca i napiszmy na przykład praca magisterska pod tytułem, tutaj pada tytuł, napisana pod takim i takim kierunkiem, obroniona na ocenę i tutaj w zależności albo obroniona, albo oceniona. Jeżeli praca została wyżej niż oceniona, niż obroniona, to podajemy tą ocenę, a jeżeli ta druga była tą oceną wyższą, to podajemy tą, która po prostu jest dla nas bardziej korzystna. Praktyki zawodowe podajemy do momentu, kiedy nie mamy wystarczającego doświadczenia zawodowego, żeby na rynku pracy przebić się w momencie, kiedy pracodawca wymaga od nas doświadczenia zawodowego. To do tego momentu te praktyki zawodowe warto podawać. Później, jeżeli mamy już bardzo bogate doświadczenie zawodowe, no to te praktyki zawodowe mogą być pominięte. Podajemy je tak samo jak nasze wykształcenie i później doświadczenie zawodowe, czyli dzień, miesiąc, rok, do dnia, miesiąca, roku, nazwa pracodawcy, u którego praktyki były odbywane, stanowisko, na jakim generalnie te praktyki odbywaliśmy, i zakres obowiązków, jaki nam powierzono i co mieliśmy szansę się nauczyć. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że wasze doświadczenie zawodowe zupełnie jest inne, drodzy Państwo, niż praca, o którą się ubiegacie, a jej jakby praktyka wynika tylko właśnie z edukacji, czyli z praktyk, które mieliśmy podczas edukacji, to je piszemy. Pomimo doświadczenia. Doświadczenie musimy udokumentować, bo ono najczęściej służy pracodawcy do wyliczenia stażu pracy. Wcale nie do tego, żeby się zapoznać z tym, co umiem i co potrafię, bo to później mam jeszcze w umiejętnościach zawodowych, w kursach, w szkoleniach, w uprawnieniach. To, co kandydat aplikujący potrafi, jest w różnych miejscach na dokumencie aplikacyjnym. Natomiast te praktyki zawodowe nie, ale doświadczenie zawodowe służy najczęściej do wyliczenia tego, jaki dodatek należy płacić do wynagrodzenia pracodawcy. Taka jest rzeczywistość rynku pracy. Aktywność społeczna to też są rzeczy, które mogą się przyczynić do tego, że pokażemy pracodawcy, że mamy doświadczenie, umiejętności w oparciu o ofertę, o którą się ubiegamy, te, które wymaga nasz pracodawca. Podajemy tak samo. Nazwa organizacji, w której ta aktywność społeczna była pełniona, czy to jest fundacja, stowarzyszenie, czy to jest jakieś koło zainteresowań, klub sportowy, cokolwiek. Tam, gdzie Państwo macie okazję udzielać się społecznie, nabywacie konkretnych kompetencji zawodowych. Jeżeli wkraczam dopiero na rynek pracy, albo na tym rynku pracy jestem już bardzo długo, ale chcę zmienić obszar swojego życia zawodowego i przejść do jakby zupełnie innego sektora, bo gdzieś się już albo wypaliłem, albo nie mam możliwości kontynuacji pracy z różnych uwarunkowań, no to wtedy ta aktywność społeczna to jest to, jak już coś robimy z własnej nieprzymuszonej woli, to najczęściej robimy to chętnie, z pasją, zaangażowaniem i to może stać się bardzo szybko naszą drogą zawodową. Doświadczenie zawodowe analogicznie do wykształcenia, do praktyk zawodowych, tyle że zamiast nazwy uczelni pojawia się nazwa pracodawcy, adres niekoniecznie. Chociaż jak się przeprowadziliście, bo to też zawsze się zastanawiałam, czy się kiedykolwiek ten adres przydaje, czy się nie przydaje, no i przez te 20 lat się okazało, że czasami się przydaje, nawet umiem powiedzieć kiedy.
W momencie, kiedy osoba przeprowadziła się z jednego końca na drugi koniec Polski, trzeba zweryfikować na zasadzie referencji albo opinii wiedzę o kandydacie do pracy, a później pracowniku, to dla pracodawcy czy dla działu, który się tym zajmuje, jest to fajna informacja, że mamy podany adres firmy, bo wiemy, gdzie zadzwonić i gdzie te informacje zweryfikować. Czyli jak zmieniamy obszar zupełnie pracy poprzez miasto, kraj, to ten adres warto wtedy podać. Wtedy, kiedy praca jest na terenie jakby jednego województwa na jednym obszarze, wystarczy podać miejsce, w którym mieści się firma. Czas trwania umowy, no to ze świadectwa pracy z umowy cywilnoprawnej też można to odzyskać. Jeżeli to jest umowa o dzieło, to sami tego pilnujcie, że na każdej umowie o dzieło piszcie sobie u góry ołówkiem od kiedy do kiedy to ta praca zajmowała waszą aktywność zawodową, stanowiska od awansu. Czyli jeżeli w jednej firmie zajmowaliśmy kilka stanowisk, to zawsze u samej góry piszemy to, na którym skończyliśmy naszą karierę zawodową w danej firmie, czyli to najwyższe. Aczkolwiek bardzo fajnie jest pokazywać awans zawodowy, czyli nie piszemy tylko tego najwyższego, na którym skończyliśmy, na przykład brygadzista, tylko jak do tego brygadzisty doszliśmy. Tak, to też pokazuje kompetencje znowu, które czasami bardzo trudno opowiedzieć, bardzo trudno pracodawcę o nich przekonać, a bardzo łatwo pokazać je na dokumencie aplikacyjnym. Uprawnienia zawodowe. Ja tutaj podałam kilka i wymieniłam takie, które najczęściej w Jaworznie są pożądane. No to jest na przykład prawo jazdy, uprawnienia elektryczne, na przykład na wózki widłowe, książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. My mamy dość duży rynek gastronomiczny, jakieś dźwigi, suwnice, czyli te wszystkie rzeczy, na które musimy mieć uprawnienia, bo nie jesteśmy w stanie bez tych uprawnień w ogóle aplikować. To się znajduje w uprawnieniach, ale możemy mieć też szkolenia zawodowe, czyli takie rzeczy, taki akapit, który daje nam wiedzę i umiejętności, niekoniecznie uprawnienie zawodowe, po prostu wiedzę do pracy w danym obszarze. Jeżeli chodzi o uprawnienia zawodowe, to wystarczy je wymienić, chyba że mają one swoją datę ważności, tak? Wtedy, kiedy uprawnienia są czasowe, to w nawiasie warto napisać do kiedy, albo są też takie, które robimy tak jakby raz, a później ich odnowienie to już jest tylko formalność albo podejście do egzaminu, albo dokonanie jakiejś opłaty. To też jest fajna informacja dla pracodawcy, że pracownik już miał, kandydat do pracy, że pracownik już miał, wykorzystywał te uprawnienia w pracy zawodowej, one mu się tylko skończyły, ich data i odnowienie to też jest inny koszt dla pracodawcy niż nadawanie uprawnień dopiero osobie, która jest przyjęta bez tych uprawnień. To jest ważna rzecz. Szkolenie zawodowe ja preferuję, sprawdza mi się na rynku, podawanie nazwy ośrodka szkoleniowego, w którym szkolenie było realizowane, jego czas trwania, nazwę szkolenia, no i uprawnienia, jeżeli zostały uzyskane, to tylko numer tych uprawnień, tak? Wtedy jest pogrubiony, wytłuszczony i ja go podaję. Dlaczego tak robię i dlaczego namawiam do tego klientów? Dlatego, że te same kursy, jeżeli nie mają programu, który jest odgórnie narzucony i jest on uregulowany jakimiś przepisami, to ośrodki mają dowolność w tworzeniu jakby programu szkoleniowego. I niektóre naprawdę są bardzo atrakcyjne i warto pochwalić się, że my na przykład mamy trochę więcej w ramach tego samego szkolenia niż kursanci, którzy ukończyli podobne szkolenia na przykład w innym województwie albo w innym ośrodku szkoleniowym. Więc myślę, że jeżeli mamy coś atrakcyjnego pod względem własnych kompetencji do napisania, no to powinniśmy to robić. Umiejętności i predyspozycje zawodowe to są dwie różne rzeczy. I teraz tak, jeżeli pracodawca wymaga jednego i drugiego, to w zasadzie nie ma znaczenia, co będzie pierwsze, czy będą to umiejętności, czy predyspozycje. Zaraz będą przykłady. Natomiast tutaj kierujemy się ogłoszeniem o pracę. Jeżeli pracodawca w pierwszej kolejności w wymaganiach wymienia umiejętności, to my na dokumencie aplikacyjnym posługujemy się umiejętnościami jako pierwszymi. Jeżeli on w pierwszej kolejności jakby rzeczami, których
naszych wymagań pożądanymi u kandydata do pracy to są właśnie predyspozycje zawodowe i je wymienia, to zacznijmy swoją aplikację od predyspozycji zawodowych, a umiejętności napiszmy jako drugie. Tutaj już nam wchodzą metody takie dość socjotechniczne, nie mające wspólnego nic ze standardem, ale wiadomo, że to, co jest najciekawsze, powinno być u samej góry. Te informacje, które dla pracodawcy są mniej atrakcyjne, ale ważne z punktu widzenia rekrutacji, podajemy zawsze jako drugie. Zainteresowania to jest i na dokumencie aplikacyjnym, i podczas rozmowy kwalifikacyjnej taka strefa na dobicie kandydata, ja to tak nazywam, bo w teorii w ogóle doradztwa zawodowego i procesów rekrutacyjnych to jest akapit, który mówi o tym, że jak osoba się czymś interesuje, jest to jej pasją, potrafi się temu oddać całkowicie, to potrafi na ten temat mówić bez końca, to ją relaksuje, nie stresuje, no jest wtedy wiarygodna. I na studiach, które ja też ukończyłam, uczą, żeby rozmowę kwalifikacyjną zacząć od zainteresowań. Wtedy kandydat poczuje się swobodnie, nawiążemy prawidłową relację interpersonalną, on się poczuje taki uspokojony. Z doświadczenia wiem, że to jest punkt kopujący. Te zainteresowania, jak się faktycznie, drodzy Państwo, czymś interesujecie, coś jest Waszą pasją, coś jest Waszym zainteresowaniem, może się to przydać do procesu rekrutacyjnego, to wpisujemy. Dzisiaj już coraz częściej widzę, że te zainteresowania i pasje są pomijane i na rynku pracy dokumenty aplikacyjne wyglądają trochę tak, jakby pisali sami pracoholicy. Nie jest to dobrze i fajnie, żeby pojawiło się coś w zastępstwie. I na przykład w zastępstwie tych zainteresowań może być ta aktywność społeczna. Że my nie mamy czasu już na jakieś pasje zainteresowania, bo nie po to całe życie się uczyliśmy, żeby teraz nie korzystać z tej wiedzy, więc chcemy udowodnić sobie i innym, że jednak potrafimy. I ja to rozumiem i szanuję bardzo, ale wtedy potrzeba coś, co uspokaja naszą głowę i co jednak generalnie nas trochę uspokaja i ta aktywność społeczna może być takim punktem w naszym życiu. Ale jeżeli nie ma tej aktywności społecznej, no to fajnie, żeby te zainteresowania się pojawiły. Jak będziecie czytać, drodzy Państwo, albo czytaliście książki na temat sporządzania dokumentów aplikacyjnych, jest tam napisane, że nasza praca nie powinna być naszym zainteresowaniem. Bardzo często jest tam napisane, nie mówię, że we wszystkich tych publikacjach, ale często możemy przeczytać, że praca nie powinna być naszym zainteresowaniem i jak na przykład z wykształcenia jesteś informatykiem, to już nie pisz, że interesujesz się na przykład grafiką komputerową albo tworzeniem stron www. Ja tak nie uważam. Jeżeli ktoś czymś się interesuje, jest to jego pasją, jest w stanie przełożyć to na rynek pracy, na swoje doświadczenie, kwalifikacje, pracę zawodową, to niech tak będzie, bo dla mnie to jest rzecz, która tak jakby łączy mi człowieka w całość i go spaja. Osiągnięcia zawodowe i osobiste. Dokument to jest to miejsce, w którym możecie się pochwalić. Tak naprawdę pochwalić wiarygodnie. Dokumenty są sprawdzalne. Nie powiem Wam, że Was pracodawcy albo osoby, które zajmują się profesjonalnie rekrutacją i selekcją, nie sprawdzają gdzie indziej. Sprawdzają. Jak ktoś gdzieś funkcjonuje w jakiejś rzeczywistości wirtualnej i ma cokolwiek, to jeżeli pracodawca jest w stanie się dogrzebać, to on się tam dogrzebie i to zweryfikuje. Tyle, że osoby, które ten rynek jakby śledzą z drugiej strony, bardzo często dochodzą do wniosku, że wszystko, co tam jest zamieszczane, jest dość mocno wykreowane, czyli wystylizowane, upiększone, filtrami podkoloryzowane. W dokumencie się tak nie da, bo my to sprawdzimy, tak? Prędzej czy później w jakiejś formie ktoś nas zaprosi, tak? Do takiego kontaktu interpersonalnego i zweryfikuje tą rzeczywistość. Więc dokumenty aplikacyjne są takim rzeczywistym miejscem, w którym możemy się pochwalić naszymi osiągnięciami, jeżeli one są i one tam nie będą ani za bardzo podkoloryzowane, ani sfiltrowane, czy zrobione jakkolwiek. Jeżeli macie, to się chwalcie. Jeżeli ktoś jest inteligentny, kompetentny, ma ze sobą jakieś osiągnięcia, to piszcie to w dokumentach aplikacyjnych, bo to jest świetne miejsce do tego, żeby się tym pochwalić. To jest rzecz, którą my powinniśmy mieć przygotowaną. Tak jak mówię, ja preferuję
pulpit i foldery, ale na samym końcu, żeby sobie nie przełączać prezentacji do internetu, bo może później być tak, że nie będę umiała wrócić, pokażę Wam miejsce, w którym może być to gromadzone w tak zwanej chmurze w jednym miejscu. Ostatnio brałam udział ja w szkoleniu, które prowadziły koleżanki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, pokazały narzędzie. Ja to narzędzie już na tego typu zajęciach sprzedałam młodzieży i wiem, że im się sprawdziło i że korzystają, więc jak ktoś może nie jest takim dinozaurem jak ja, który no, nie kocha komputerów, to mu się też sprawdzi i pokażę Wam takie miejsce, gdzie możemy sobie to zrobić, jeżeli ktoś nie lubi pracować na pulpicie. Jak mamy już wiedzę na własny temat, wiemy, czego chcemy, wiemy, co udało nam się w życiu osiągnąć i z czym startujemy na tym rynku pracy, to drugą istotną rzeczą to jest oferta pracy albo miejsce, w którym chcemy pracować. I mamy dwie zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych i tak jakby one wyglądają inaczej w dwóch przypadkach. W pierwszym, kiedy odpowiadamy na ofertę pracy, czyli mamy konkretną ofertę pracy, nie rozpatrywaliśmy tego pracodawcy konkretnego, tego konkretnego stanowiska i tej firmy gdzieś tam w swoich obszarach zainteresowań zawodowych, że my tam chcemy pracować, mogliśmy nawet nie wiedzieć o istnieniu takiej firmy, czyli mamy namacalne ogłoszenie o pracę i my się zastanawiamy, czy przygotować swoją aplikację i ją tam wysłać. Jeżeli my sprawdzamy firmę, czy my przede wszystkim chcemy w niej pracować, to ustalcie sobie takie informacje jak profil działania firmy, czy on Wam odpowiada, czy jej ideologia, jej jakieś standardy pracy Wam odpowiadają, kondycje na rynku, czy firma się będzie rozwijać, czy ona Wam pozwoli się rozwijać, jeżeli Wy chcecie się rozwijać. Jakich fachowców potrzebuje, czy potrzebuje takich ludzi jak Wy, bo może się okazać, że nie, tak, że macie albo za wysokie, albo za niskie kwalifikacje i wtedy najdosłowniej, drodzy Państwo, oszczędzacie sobie czasu, czy inwestuje w pracowników. Jeżeli ktoś jest na początku swojej drogi zawodowej, chce się sprawdzić, bo na razie ma teorię, którą uzyskał gdzieś tam na poziomie edukacji, na poziomie studiów, na poziomie szkolenia zawodowego i potrzebuje doświadczenia, to fajnie jest, jak firma potrafi inwestować w pracowników, potrafi stawiać na ich rozwój i nadaje im uprawnienia, tak? Bo teoria to jest jedno, a uprawnienie do wykonywania zawodu to jest druga rzecz. Te informacje znajdziecie wszędzie w dzisiejszych czasach. Natomiast kontakt osobisty, taki interpersonalny, telefon, możliwość porozmawiania z człowiekiem, zaczepienia go na parkingu pod firmą, to jest rzecz bezcenna, czyli spróbować doprowadzić do momentu, w którym uda Wam się poznać osobę, która rzeczywiście w danej firmie pracuje, która może Wam opowiedzieć o tej firmie od środka. Ja zawsze mówię, że jeżeli to jest jakaś firma, która jest firmą usługową albo produkcyjną, czyli sprzedaje jakiś produkt, jakąś usługę, zawsze można pójść na przeszpiegi i sprawdzić tą firmę jako potencjalny klient, tak, czy ona nam się będzie nam się podobała. I to są ważne rzeczy. I to jest wtedy, kiedy my mamy ogłoszenie. Jak się pisze dokumenty, zaraz do tego dojdę, co powinno być na początku, ale mamy drugi wariant. Na etapie planowania swojej kariery zawodowej zastanawiamy się, co chcielibyśmy w życiu robić, jak ta praca nasza ma wyglądać. I z reguły za kompetencją i zawodem też stoi jakaś firma, jakieś konkretne miejsce, jakiś konkretny pracodawca, o którym my zawsze marzyliśmy, żeby się znaleźć w szeregach jego pracowników i tam realizować swoją pracę zawodową. Czyli piszemy dokumenty do firmy, w której chcemy pracować, ale ona nie ma ogłoszenia. I teraz powiem Wam tak, że zgodnie z zasadą ekonomii firmy powinny zatrudniać ludzi wtedy, kiedy nie mają jakichś deficytów, faktycznie potrzebują ludzi, tylko wtedy, kiedy nadarza się okazja, czyli pojawia się u nich ktoś, kto może spowodować, że oni będą jeszcze lepsi. I tak naprawdę w tym punkcie wszystko zależy od dokumentów aplikacyjnych i od Waszych umiejętności związanych z procesem rekrutacyjnym i z tym, jak te dokumenty tam dostarczyć, żeby one znalazły się na biurku osoby, która faktycznie jest decyzyjna i może jakoś profesjonalnie rozpatrzyć tą Waszą kandydaturę do pracy. Wtedy na dokumencie aplikacyjnym znajdują się wszystkie informacje,
które mogą przyczynić się do tego, że to wasze marzenie z czasów edukacji stanie się rzeczywistością waszego dorosłego życia. Na rynku pracy mamy kilka dokumentów aplikacyjnych. To, jakim się posługujemy, zależy od tego, jak dużo mamy doświadczenia zawodowego, czy mamy wariant A, czyli ofertę pracy, czy mamy firmę, w której chcemy pracować. Od tego też, jaki mamy zawód i jakie chcemy pokazać kwalifikacje. Na rynku pracy w Jaworznie najczęściej posługujemy się życiorysem chronologicznym i nie będę ukrywać, że taki życiorys jako doradcy zawodowi, a ja pracuję w zespole, w którym są jeszcze 3 dziewczyny i wszystkie jesteśmy doradczyniami, tworzymy najczęściej. Jeżeli ktoś prosi o zweryfikowanie swoich dokumentów aplikacyjnych albo o pomoc ich w sporządzeniu, mamy do czynienia z życiorysem chronologicznym. Ale oprócz tego mamy też życiorys funkcjonalny, alternatywny, ukierunkowany i twórczy. Twórczy to jest życiorys, który kompletnie nie ma zasad i widziałam jeden w swoim życiu. Pani, która z wykształcenia była artystą plastykiem, próbowała podjąć pracę jako wykładowca, oczywiście na Akademii Sztuk Pięknych albo w jakimś liceum plastycznym, za pomocą zwykłego chronologicznego CV. Uwierzcie mi, ciężko sprzedać to, że jesteśmy twórczy, że jesteśmy artystą. Pani doszła do ściany i w pewnym momencie się zdenerwowała. I powstał obraz naprawdę szerokiego formatu, powiedzmy, że taki wielkości, no trochę mniejszy niż tablica szkolna. Pani tam narysowała swoje życie na zasadzie kolażu, który przedstawiał jej ewolucję i talentów, czyli od pierwszych kresek, jak była dzieckiem i gdzieś tam ta pasja, sztuka, malarstwo się zaczynało do momentu już warsztatu naprawdę wielkiego, jak ukończyła studia i zdobyła dyplom. Przepiękna rzecz. Dzisiaj ta osoba jest wykładowcą, a ta jej praca, to jej CV wisi na korytarzu instytucji, w której pracuje. Jeżeli chodzi o życiorys funkcjonalny, to takie tworzyłam na przykład dla nauczycieli, którzy do momentu uzyskania swoich kwalifikacji, później tam stopni zawodowych, imali się różnych prac. I te prace bardzo często w okresie studiów, później gdzieś tam, zanim jeszcze nie było etatu w szkole, nijak wpisywały się w późniejszą rzeczywistość tego, co chcieli robić zawodowo i w swoją aplikację. Więc tu mi się sprawdzał życiorys funkcjonalny i taki też w swoim życiu pomagałam pisać, sama pisałam kilku osobom. Jest to fajne narzędzie. Życiorys alternatywny jest życiorysem, za który nigdy bym się nie wzięła, bo właśnie on jest bardzo taki multimedialny. Najczęściej to jest prezentacja. Widziałam przykłady takich życiorysów w sieci. Jeżeli sobie wpiszecie, to one wam wyjdą. Na przykład jak ktoś jest muzykiem i chce pracować w filharmonii albo chce być członkiem jakiegoś zespołu. No kurczę, na papierze i chronologicznie nie da się udowodnić, że ja jestem świetnym muzykiem albo wokalistą, albo na przykład grafikiem komputerowym, czy nie wiem, osobą, która ma fajny głos i chce pracować w radiu, tak? I nie wiem, czytać jakieś fragmenty audycji, czy podkładać, czy pracować w dubbingu. Wtedy ten życiorys alternatywny się przydaje. Życiorys ukierunkowany to jest życiorys, który ja spotykam na edytorach życiorysów. One się nazywają edytory CV. Jest ich masa w internecie i każdy, kto mnie zna, a ja w urzędzie pracuję długo i raczej osoby, które korzystają z usług urzędu, wiedzą, że ich nie cierpię. To jak ktoś potrzebuje mieć taki życiorys, żeby on był dopasowany do tego, co znajduje jako gotowiec i mu się podoba, oczywiście ja nie jestem na nie, ale uważam, że każdy z nas jest taką indywidualnością i tak sam w sobie piękny, że nie musi się posiłkować tym, kto już coś stworzył, tylko można
stworzyć własną wizytówkę, podpisać się pod tym i być z tego tak naprawdę dumnym. Chronologia to jest coś, co porządkuje. Tutaj zwracam uwagę na pracodawcę. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że nie każdy pracodawca zatrudnia osoby, które profesjonalnie zajmują się rekrutacją i selekcją. Czasami pracodawca musi zrobić to sam, a on na przykład jest świetnym biznesmenem albo fachowcem, nie wiem, od mechaniki pojazdów samochodowych, budowlańcem, hydraulikiem, to są zawody deficytowe akurat, które teraz wymieniłam, nie ma fachowców i oni są poszukiwani na rynku. Więc jeżeli ktoś prowadzi taką firmę i szuka pracowników w tym zakresie, on nie musi wiedzieć, jak ma wyglądać profesjonalne CV. Więc jeżeli trafia kandydat, który ma uporządkowany ten dokument pod względem chronologii, czyli daty dopisane do wydarzeń, to jest to dla niego sprawa no, bajkowa, tak? Bo on łatwo przeprowadzi raz proces rekrutacyjny, będzie wiedział po tych dokumentach, z kim ma do czynienia i rozmowa kwalifikacyjna też może być bardzo prosta. Wedle standardów faktycznie dokumenty aplikacyjne piszemy na komputerze. Czy widziałam dokumenty pisane odręcznie? Widziałam. Przepięknym charakterem pisma i tak nagryzmolone, że nie widziałam, co jest napisane. Czy odrzuciłam je w procesie rekrutacji? Nie, bo mnie zainteresowały. Bo pierwszym pytaniem, jakie zadałam na rozmowie kwalifikacyjnej, dlaczego CV nie zostało napisane na komputerze? I uwierzcie mi, że odpowiedzi na te pytania niektóre wbijały w stołek i wcale nie dyskredytowały kandydatów, jeżeli chodzi o proces rekrutacyjny. Z założenia powinien być napisany na komputerze. Na białym papierze, ale już wszystkie twórcze, alternatywne, funkcjonalne, ukierunkowane nie muszą mieć białego papieru. Chronologiczny, biały papier. Czy ma znaczenie biały papier? Jaki to jest papier? Ma znaczenie, jeżeli to jest aplikacja konkursowa. Jeżeli my startujemy na stanowiska, które najczęściej są w VIP-ie, to się sprawdza bardzo prosto. Słuchajcie, ja nigdy nie pamiętam gramatury papieru, jaka powinna być, ale zasada jest taka, że jak weźmiemy kartkę papieru i podłożymy pod nią rękę, to ona nie powinna prześwitywać. To jest dobry papier, dobra jakość papieru, ale dzisiaj mamy ekologię. Mamy super papiery ekologiczne, czerpane, jakieś z odzysku. One są świetne. Też powodują, że ten życiorys, który jest naprawdę profesjonalny, pamiętajmy, że to jest stanowisko na przykład jakieś konkursowe, urzędnicze, tak? Jest chronologiczne, jest bardzo poważna osoba, persona, która tutaj przekazuje swoją wiedzę i kompetencje na papierze i nagle taki inny papier, tak, ekologiczny. Wygląda to fajnie. Też nie widziałam, żeby dyskredytowało z procesu, czy usuwało kandydaturę z rekrutacji, z tej, która dopuszcza później do rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli życiorys jest napisany na komputerze, to faktycznie nie dopisujemy już na nim informacji odręcznie. Coś nam się przypomniało, siedzimy, patrzymy na innych kandydatów, każdy jest na dzisiejszych czasach, to niemożliwe. Ale gdyby wróciła tak zwana normalność i kandydaci znowu będą siedzieć obok siebie, czekając na rozmowę kwalifikacyjną, to czasami nam przychodzi do głowy, Boże, ale ja tego nie napisałem, więc biorę kartkę i na szybko dopisuję i tam podsuwam pod nos temu tej osobie rekrutującej. No to już nie do końca jest profesjonalne, więc nie polecam, aczkolwiek jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to czemu nie? Czcionka czytelna, zwłaszcza dla takich osób jak ja, czyli starszy, w okularach, ślepy, więc warto wtedy zadbać o to, żeby było to czytelne. Rzecz, na którą na przykład nigdy nie zwracałam uwagi, a pracując tyle lat w instytucji, w której pracuję, i mając współpracowników, którzy przywiązują uwagę do czcionek, formatowania tekstu, do kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli gdzieś tam w waszych ogłoszeniach i waszych aplikacjach, na które będziecie odpowiadać, pojawia się znajomość tych zagadnień i tego tematu, to uważajcie na czcionkę, błędy. Jak piszemy na komputerze, to komputer, jak mamy załączoną tą funkcję, to nam je poprawi. Warto tylko umieć zatwierdzić poprawność napisania jakiegoś wyrazu i uważać na twardy enter, czyli pisząc, przeczytać później na końcu to zostało napisane, bo komputer bardzo często zmienia wyrazy. Szewc bez butów chodzi i jestem świetnym przykładem tego, że za każdym razem na każdych zajęciach mówię, że jak człowiek coś napisze,
to ma to przeczytać, ale wiem sama po sobie, że jak piszę coś 50 razy, 50 razy jest to zmieniane z jednych rzeczowników na inne, z jednych czasowników, które znaczą dokładnie to samo na inne, to po 51 razie naprawdę nie chce mi się tego czytać. Ale wtedy, kiedy zależałaby od tego moja przyszłość, moje losy, to chyba jednak wykazałabym się zdrowym rozsądkiem i przeczytała po raz kolejny to, co napisałam. Podkreślajcie najważniejsze informacje, a nie formatujcie całego tekstu. To jest ważne. Ja bardzo często na dokumentach widzę, że mam wytłuszczony nagłówek, datę, podkreślone mam coś albo zrobione drukowanymi literami, ale żeby się doczytać, jaki ma zawód osoba, jakie miała obowiązki, czy ma uprawnienia, to trzeba czasami przeczytać kilka kartek dokumentów aplikacyjnych. No i to jest kolejna rzecz. Dokumenty aplikacyjne nie muszą być na jedną stronę, nie muszą być na dwie, nie muszą być nawet na 10. Jeżeli my szukamy kandydata, który nie jest w stanie na 10 stronach pokazać nam tego, czego my od niego oczekujemy, to się spodziewamy 12 stron. Sami tworzymy aplikację, więc jako pracodawca wiem, co do mnie dotrze. Ale starajcie się też nie tworzyć elaboratów. Czas szkoły, czas studiów i pisania na ilość mamy za sobą. Piszmy na jakość. Piszmy na to, żeby nasza sama forma wizytówki niech wam się kojarzy jako kartonik papieru, który jest mały. Ma być atrakcyjny, więc nasze CV też, niech takie będzie. Niech będzie konkretne, ale atrakcyjne, czyli nie musi być długie, nie może być też za krótkie. W dzisiejszych czasach CV na jedną stronę, na początku drogi zawodowej, wtedy kiedy to jest pierwsza, druga, trzecia praca, niech tak będzie. Później takie dwie, trzy strony to jest tak w punkt. Nie piszemy wszystkiego. Zostawcie sobie coś, czym zaskoczycie pracodawcę na rozmowie kwalifikacyjnej. Jak mu wszystko napiszecie na CV, to ja tak przynajmniej analizuję dokumenty aplikacyjne. Biorę dokument, jak go czytam i mam już tam wszystko, to zastanawiam się, czy w ogóle mam potrzebę spotkania się z tym człowiekiem, bo on tak naprawdę wszystko, co mnie interesowało, już pokazał. CV ma doprowadzić do kontaktu, tak, naszego osobistego, więc ono ma być na tyle atrakcyjne, żebyśmy spowodowali to, że osoba się będzie chciała z nami spotkać. Czyli sprzedajemy na tyle dużo, żeby zostawić coś, co jest niedopowiedziane i móc to powiedzieć na rozmowie kwalifikacyjnej. Jakiś as w rękawie zawsze powinien być. Zdjęcie. Słuchajcie, wizerunek na rynku pracy jest rzeczą, no, dla mnie najważniejszą. Pracujemy z ludźmi. Tak, to każdy chciałby, żeby ten kontakt interpersonalny był przyjemny. Ja tu mam śliczne zdjęcie, którego nie jestem autorem, ono jest zaczerpnięte z internetu. Bardzo przepraszam tą panią, była w zdjęciach ogólnodostępnych, więc mam nadzieję, że niczego nie naruszam i niczego nie łamię, a jeżeli tak, to z góry przepraszam, zrobiłam to w sposób niezamierzony, więc od razu mówię, że zdjęcie z internetu. Zdjęcie biznesowe, zdjęcie portretowe, nie z jakichś uroczystości rodzinnych, na których wyszliśmy fantastycznie, nie sprzed pół wieku, tak? Czyli jak mam dzisiaj ja 43 lata, to nie zamieszczam swojego zdjęcia, jak miałam 18, no i wyglądałam lepiej, no ale co z tego, że wyglądałam, tak? Nie doktor Szczyt, więc już do tego nie wrócimy. Zamieszczamy aktualne. Teraz, co powinno być na życiorysie na tej górze? Błędem jest, i tego mnie nauczono na studiach i przekonał mnie pan profesor i do dnia dzisiejszego się tego trzymam, że jeżeli tworzymy dokument aplikacyjny, życiorys zawodowy, to u góry nie piszemy curriculum vitae ani CV, tak? Ktoś, kto to ocenia, to nie idiota, wie, że ma przed sobą dokumenty aplikacyjne, bo o przysłanie takich dokumentów poprosił. To jest nazwa, którą się zamieszcza na wzorach, przykładach, tak? Ale na dokumencie faktycznym tego już nie piszemy. To, co znajduje się na samej górze dokumentów aplikacyjnych, to są nasze dane osobowe, a po drugiej stronie vis-a-vis jest nasze zdjęcie. Ja do tego slajdu wrócę, ale jeżeli w tym momencie ktoś może sobie zrobić albo print screen, albo zdjęcie, albo po prostu przepisać, to byłoby miło, bo tu są moje rzeczywiste dane. Ja faktycznie nazywam się Magdalena Krepel, pracuję w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie, który się mieści na ulicy Północnej 9B. To jest numer telefonu do doradców zawodowych. To nie jest mój numer telefonu, ale tym telefonem 61 81 912 dodzwonicie się państwo do
doradców zawodowych bezpośrednio. Więc jeżeli ktoś chciałby zweryfikować albo umówić się na dalszy ciąg tej rozmowy już bardzo kameralnie, czyli ze mną bądź którąś z moich koleżanek, to pod tym numerem jest możliwość umówienia się ze mną. A pod spodem jest adres mailowy, który jest moim adresem służbowym. Jeżeli ktoś chciałby mi przysłać po tym spotkaniu swoje dokumenty aplikacyjne, żebym je oceniła i żebym się wypowiedziała, czy one mi się podobają, co bym w nich zmieniła, albo co bym podkreśliła, to bardzo proszę, jest taka możliwość, można to zrobić. Jest nas kilka, jak tego będzie dużo, to podzielę się z dziewczynami i myślę, że szybciutko otrzymacie Państwo od nas informację zwrotną. Ten adres to moje nazwisko, czyli krepel, kropeczka, mój inicjał imienia M, małpa.jaworzno.praca.gov.pl. Tutaj trend mailowy. Te adresy mailowe są czasami takie, że wbijają mnie w fotel i trzy razy je przepisuję, bo za każdym razem mam błąd i moja poczta mi mówi, że nie, taki nadawca nie istnieje, jak próbuję coś wysłać. Kiedyś w literaturze, to chyba też słyszałam na jakichś zajęciach, już nie pamiętam gdzie, pojawił się trend, żeby nasz mail był związany z naszą pasją, zainteresowaniami, zawodem. No i wszystko jest fajnie, jak interesujemy się czymś, co jest proste. Gorzej, jak nasze zainteresowania są bardzo sprecyzowane, bardzo takie trudne i na przykład ten adres mailowy to jest jakaś nazwa bardzo, bardzo specjalistyczna, tak, dla wąskiego wycinka nauki, dziedziny. Powiem tak, sprawdza się, jeżeli mamy do czynienia z fachowcem, czyli mamy proces rekrutacyjny, mamy wynajętą firmę, której pracodawca płaci krocie za to, żeby mu znalazła tego kogoś, kogo on szuka, tak, tą perełkę. Ale jeżeli mamy pracodawcę, który sam rozpatruje te aplikacje, to przepisanie tego adresu mailowego, żeby was zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną, może się skończyć jak u mnie, czyli z błędami. Osobiście uważam, że profesjonalny adres mailowy zawodowy powinien się składać z naszego imienia i nazwiska. No i ta poczta, czyli to, co jest po małpie, też powinna być w miarę profesjonalna. Tam buziaczek niekoniecznie mi się wpisuje. Nie mówię, że nie możemy mieć więcej niż jedną pocztę. Dzisiaj te dziadowskie urządzenia są skonstruowane tak, że na jedną skrzynkę wpływają wiadomości z wszystkich kont, które posiadamy. Odpisujemy do pracodawców z jednego, zawodowego, profesjonalnego. Nie popełnimy wtedy żadnych błędów. Zdjęcie, no pożądane. Słuchajcie, dla mnie pożądane, dla mnie istotne. Wtedy, kiedy pracujemy z drugim człowiekiem i to nawet wtedy, kiedy obsługujemy maszynę. Ja mogę stać przy linii produkcyjnej, mogę obsługiwać jakieś urządzenia, ale w pracy jestem z ludźmi, tak? Pracodawcą też nie jest maszyna, tylko człowiek, więc zadbajmy o ten wizerunek i podczas tworzenia dokumentów aplikacyjnych, no i podczas procesu rekrutacyjnego tudzież. No i teraz przechodzimy do tego, jakby to mogło wyglądać. Jeżeli odpowiadamy na ofertę pracy, to po tych danych osobowych i pod tym zdjęciem pierwsze informacje, jakie powinniśmy pracodawcy podać, to są informacje, które wiążą nas z ofertą pracy. Czyli tak jakby udowadniają pracodawcy, że my jesteśmy tym człowiekiem, którego oszuka. Czyli mamy kwalifikacje i kompetencje do tego, żeby wykonywać tą pracę. I teraz to, co jest pierwsze na dokumencie aplikacyjnym, to, co nam to udowadnia. Czy to jest wykształcenie, moi drodzy, czy to jest doświadczenie zawodowe, czy to są praktyki zawodowe, czy to jest aktywność społeczna, czy to są zainteresowania, nie ma znaczenia, albo uprawnienia zawodowe. Na pierwszy rzut powinno być napisane to, co faktycznie pracodawcy powie, o, to jest ta osoba, której ja szukam. Zakładam, że nasze doświadczenie zawodowe, minuta przerwy, jest adekwatne do tego, czego my szukamy. I tu macie przykład tego, jakby to mogło być napisane. Czyli mam dzień, miesiąc, rok, do dnia, miesiąca, roku. Mamy nazwę pracodawcy, u którego pracowałam. Jest stanowisko i są pełnione obowiązki.
W zależności od tego, jaki mamy dokument, na jakim etapie swojej drogi zawodowej jesteśmy, te obowiązki mogą być opisywane bardziej szeroko lub bardziej wąsko. Jeżeli się okazuje, że na przykład jestem instruktorem nauki jazdy, to i wszystkie moje prace, na przykład pracowałam w 7 różnych ośrodkach szkoleniowych w różnym okresie, to wtedy daruję sobie pełnione obowiązki, bo wtedy wpisuję umiejętności i predyspozycje zawodowe. I w umiejętnościach wpisuję te główne obowiązki związane z pracą instruktora i predyspozycje zawodowe, jakie trzeba mieć do tego zawodu. Nie wpisuję już ich tutaj w tym momencie w doświadczeniu zawodowym. Jeżeli jednak byłaby taka sytuacja, że tego jest mało, to w tym miejscu można pokazać na przykład 3-4 obowiązki, które wykonywałam faktycznie, a następne zostawić sobie do tego akapitu umiejętności i predyspozycje zawodowe. Wtedy mamy taką całość w dokumencie aplikacyjnym. Przykład wykształcenia. Pamiętajcie od tego, co jest obecnie, czyli mamy rok 2021, na przykład teraz studiujemy, zaczęliśmy na przykład, kończymy jakieś studia, jesteśmy w trakcie jakichś studiów, więc mamy 1 października 2021, nie było, więc musi być 1 października 2020, pauza, do nadal i na przykład nazwę uczelni, wydział, kierunek, specjalizację i jesteśmy w trakcie. Ktoś czyta, a mam do czynienia ze studentem, jest w trakcie nauki, tak? Wpisujemy. Nie trzeba pisać, czyli jesteśmy studentem studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, stacjonarnych, niestacjonarnych. Nie ma znaczenia dla pracodawcy. Jak ktoś wysyła aplikację, to świadczy to o tym, że my jesteśmy dyspozycyjni. Bo wtedy, kiedy nie mogę podjąć pracy, odpowiadam na ogłoszenie, to jej nie wysyłam, tak? No, to jest jasne. Odpowiadając na ogłoszenie, wiemy, czego pracodawca oczekuje, więc piszemy wtedy, kiedy jesteśmy osobą dyspozycyjną i możemy się tej pracy podjąć. Nie wiem, czy Państwo są jeszcze z drugiej strony i czy do tej pory jest wszystko jasne, bo nikt o nic nie pyta, albo ja jestem taka głucha, że nie słyszę. Czy do tego momentu mniej więcej jest jasne? Tak, wszystko jest jasne, chociaż ja mam takie małe pytanko co do właśnie profilu, tego samego początku, na przykład sekcji o mnie w CV. Ja w swoim CV zamieściłam kilka słów o sobie. Nie wiem, czy to jest właśnie konieczne w CV, czy też nie, czy lepiej po prostu przejść już do doświadczenia zawodowego. Jak Pani myśli? To jest przed danymi osobowymi, czy po danych osobowych? Powiem Pani tak, mam po prawej stronie zdjęcie, na samej górze imię i nazwisko i kilka słów o sobie. Dobrze. Pod zdjęciem mam dane osobowe, typu adres zamieszkania, data urodzenia, e-mail, numer telefonu. Tak, i wtedy to nie jest już taki ściśle życiorys chronologiczny, tylko mamy życiorys, w którym on ma jakąś funkcję. Czasami osoba tam pisze swój cel zawodowy, czasami tam właśnie pisze kilka słów o sobie, a czasami tam naprawdę pisze jakiś cytat, który ją określa. I później z dokumentów aplikacyjnych albo z listu motywacyjnego my jako osoby, które rekrutują, mogą się dowiedzieć, że to motto odcisnęło się głęboko na przykład, albo ta wiedza, którą nam ta osoba przekazuje na niej samej i stąd ten życiorys wygląda tak, nie inaczej, ona ma takie kompetencje. To nie jest błąd, to jest coś, co wyróżni Panią spośród tłumu i właśnie o to chodzi w dokumentach aplikacyjnych. Jeżeli mamy pomysł na siebie, jeżeli mamy właśnie jakąś wizję tej naszej wizytówki zawodowej, to proszę się tego trzymać i nie zmieniać. Zmienić w momencie, kiedy się okaże, że ta aplikacja nie spotyka się z takim odbiorem, jak Pani by chciała. Czyli oferowane są Pani stanowiska, na których Pani w ogóle nie chce pracować, albo na przykład to, co pracodawca Pani oferuje, i tu nie mam na myśli tylko wynagrodzenia, ale również warunki pracy, miejsce pracy, oczekiwania, jakie ma wobec Pani nie odpowiadają, to wtedy może być taki element, nad którym się należy zastanowić, czy te informacje o nas, bardzo osobiste, nie powodują, że ktoś nas tak odbiera. Super, bardzo dziękuję za odpowiedź. Dobra, czy ktoś jeszcze do tego momentu ma jakieś pytania? Możemy dalej? Dobra, to ja idę dalej. Czyli mamy to wykształcenie. Szkolenia zawodowe, jak widać, to co powiedziałam, dzień, miesiąc, rok do dnia, miesiąca, roku i to akurat jest szkolenie, które ma program, więc tu się nie popisałam, bo uprawnienia elektryczne do 1 kW no, wszędzie będą realizowane w ten sam sposób, ale na przykład szkolenie...
opiekun, na przykład osoby starszej i niepełnosprawnej, jeżeli nie jest regulowane, tak? Albo na przykład rejestrator medyczny, albo szkolenie, które się nazywa kadry i płace, albo księgowość. To są szkolenia, gdzie program może napisać sam ośrodek szkoleniowy, tak? I on może mieć na przykład to, co zawiera program, jeżeli ktoś sobie życzy, jest jakiś ministerialny, są wytyczne, jakie umiejętności powinna mieć osoba, ale ośrodek, chcąc być bardziej atrakcyjny i konkurencyjny na rynku pracy, doda od siebie, na rynku szkoleniowym, przepraszam, doda od siebie jakieś fajne elementy, które my nauczymy się na przykład w tej samej kwocie, ale w tym konkretnym ośrodku, to wtedy te umiejętności się podaje. Tutaj przepraszam już bardzo, a jeśli chodzi o języki obce, dawać w osobnym przedziale jako właśnie języki obce, czy do umiejętności? Ja daję w osobnym i zaraz do tego jakoś tu będą dobrze języki obce na następnym, więc aha, okay, odpowiem, dobra? Dobrze, dobrze, jasne. Okej, okay, to zaraz do języków obcych dojdę. Jeżeli już macie pomysł. Halo, przepraszam. Tak, a propos szkoleń, ja mam jeszcze tutaj pytanie, bo teraz żyjemy w erze, gdzie, że tak powiem, eksplodowały różnorakie szkolenia online, właśnie odbywające się w trybie niestacjonarnym, a w związku z pandemią to się jeszcze nasiliło. Czy takim szkoleniom należy poświęcać jakieś osobne miejsce, czy też tylko wspomnieć, że było to szkolenie realizowane online, czy w ogóle o tym nie wspominać? Słuchajcie, drodzy Państwo, w zasadzie to, jak my się uczymy, czy uczymy się stacjonarnie, czy uczymy się przez internet, czy uczymy się słynne SKK, tak? Kiedy uczyliśmy się z książek, odsyłaliśmy materiały i dostawaliśmy później certyfikat, nie ma znaczenia. To, że w dobie pandemii ten e-learning się nasilił, jest to narzędzie, które teraz jest używane dużo, dużo, dużo bardziej niż kiedyś, to nie znaczy, że kiedyś tego nie było. Te formy kształcenia przez internet były zawsze. Na przykład osoby z niepełnosprawnością, osoby, które nie mogą sobie pozwolić z uwagi na stan swojego zdrowia na nabywanie kwalifikacji w taki tradycyjny sposób, bardzo często, no do tej pory właściwie tylko tak miały te zajęcia realizowane, czyli na zasadzie przysyłania materiałów, uczenia się, odsyłania, zdawania egzaminów, na zasadzie przysyłamy do domu kopertę zaszyfrowaną z testem, wypełniamy i wysyłamy. Jak najbardziej to jest forma nabycia profesjonalnych umiejętności, kwalifikacji. Nie ma znaczenia tutaj metoda, jaką ją nabyliśmy. Nie rozdzielałabym tego. To jest uprawnienie, na które mamy. Warto tylko, żeby ściągać, jak nam przesyłają na pocztę te certyfikaty i potwierdzenia nabycia tych kwalifikacji, żeby sobie to od razu wydrukować, żeby nie daj Boże gdzieś nie zaginęło, bo z tego co wiem, to nawet te firmy za duplikat już chcą opłatę, więc żeby nie zginęło. W tym samym akapicie, nie w innym i nie sądzę, żeby miało znaczenie to, czy to jest forma e-learningowa, czy to jest forma stacjonarna. Nie rozdzielałabym tego. I nawet nie zaznaczamy tego. Też bym tego nie zaznaczała. To są takie same umiejętności i kompetencje. Te szkolenia, których nie da się realizować w ten sposób, czyli drogą zdalną, po prostu na tą chwilę są nierealizowane do momentu, kiedy sytuacja pandemiczna się nie zmieni. No słuchajcie, nie zrobimy kursu prawo jazdy, tak? Na przykład nie jestem kierowcą, ja na przykład nie mam prawo jazdy kategorii B i tego szkolenia nie zrobię przez internet, no bo muszę tym samochodem faktycznie jeździć, ale na przykład, nie wiem, projektowanie ogrodów mogę już zrobić w ośrodku szkoleniowym, ale równie dobrze mogę go zrobić przez internet, połączyć się zdalnie ze swoim wykładowcą i on każdego programu do projektowania ogrodów jest w stanie mnie nauczyć wtedy, kiedy my widzimy się tak jak ja z Państwem dzisiaj. Więc nie zaznaczałabym tego. Jeżeli Pan to zaznaczy, nie jest to żaden błąd, absolutnie. Jeżeli Pan czuje, że chce to zaznaczyć, bo Panu tak się podoba, tak Panu wizualnie ten dokument pasuje, to zaznaczamy. Jeżeli Pan tego nie zaznaczy, nie ma żadnej różnicy. Rozumiem. Dobra. Słuchajcie, tu macie predyspozycje i umiejętności zawodowe. Nie wiem, na przykładzie handlowca, przedstawiciela handlowego napisane. Więc tutaj akurat w tym momencie mam napisane predyspozycje i umiejętności zawodowe i tutaj już mam
kompetencje prowadzącej, bo nie zgadza się to, co ja powiedziałam, tak? Bo nawiązywanie kontaktów i budowanie więzi z istniejącymi potencjalnymi klientami, to w przypadku doradcy zawodowego, to będzie to predyspozycja zawodowa, ale w przypadku przedstawiciela handlowego, to jest umiejętność zawodowa, biznesowa. Czyli powinna mieć nagłówek inaczej napisane. Powinien być napisane umiejętności zawodowe i predyspozycje. I to jest to, co na dokumentach jest trudne w przypadku umiejętności i predyspozycji zawodowych, że bardzo często jest tak, że jeżeli coś jest ogólne, to ciężko dopasować. Trzeba dopasować do stanowiska pracy. W przypadku mojej pracy to jest to predyspozycja, jeżeli ja to umiem robić, a w przypadku przedstawiciela handlowego to jest umiejętność zawodowa, czyli nagłówek powinien się zaczynać od umiejętności zawodowej i predyspozycji, a nie tak jak napisałam w prezentacji, predyspozycje i umiejętności zawodowe. Tu jeszcze raz zaznaczę, że to jest ten moment, w którym my pracodawcy faktycznie musimy udowodnić, że mamy to, co mamy, ubiegając się o pracę w oparciu o daną ofertę. Tym bardziej jest to istotne, jeżeli wy aplikujecie do firmy. Nie wiem, ktoś sobie kiedyś wymyślił, że chce pracować w Urzędzie Marszałkowskim, w Google, w jakiejś koncernie farmaceutycznym i wtedy te kompetencje, które my tutaj pokazujemy i te umiejętności, predyspozycje są bardzo istotne. Wtedy wy sami musicie wyczuć, co jest dla was ważniejsze i co jest dla was większym atutem. I tutaj ta znajomość firmy, tego jak ona się rozwija, jaką ma kondycję na rynku, kogo ona szuka, jest kluczem. Nie da się tej aplikacji napisać dobrze, jeżeli te informacje nie zostały wcześniej sprawdzone. I to jest ten element rynku. Jeżeli komuś się wydaje, że siądzie i w 2 minuty napisze dokumenty aplikacyjne, odpowiadając na jakąś ofertę pracy w jakimś edytorze gotowym do tworzenia dokumentów aplikacyjnych, to on to zrobi. Tylko pytanie, czy dobrze i czy na pewno ma jakiekolwiek szanse procentowe na to, żeby tą pracę podjąć. No pewnie 1 na 300 ma, ale przygotowanie się do tego w sposób profesjonalny i zrobienie tego raz, a porządnie dobrze, daje nam gwarancję, że nasze marzenia mogą się ziścić. Przeczytałam ostatnio w jakiejś... Przepraszam. Przeczytałam ostatnio w jakiejś gazecie, poradniku, takim kobiecym, ale było jak kobiety na rynku i tutaj pana przepraszam, będzie tak trochę w stronę pani napisane, powiedziane, jak kobiety mają się prezentować, żeby były bardziej atrakcyjne na rynku pracy, bo mamy dyskryminację. No i tam doszli do umiejętności i autorka artykułu pisze, że jeżeli ktoś jest komunikatywny, to nikt nie pisze, że jest komunikatywny, no bo co to znaczy, że ktoś jest komunikatywny albo ma umiejętności interpersonalne. I tak czytam ten artykuł i sobie myślę, że nie wiem, co pani miała na myśli, jak pisała ten artykuł, ale drodzy Państwo, czasami nie da się inaczej niż wprost, a przede wszystkim profesjonalnie określić pewnych umiejętności zawodowych. Bo dla osoby, która jest budowlańcem i ma się znać na zbrojeniu, na ścianach, na stolarce okiennej, na tym wszystkim, co się tyczy z budowami, na planach, na czytaniu rysunku technicznego, to faktycznie umiejętności interpersonalne czy umiejętność dogadywania się z ludźmi to dla mnie jest mega istotna, ale dla tej osoby może nie być, tak? Ona ma być fachowcem, natomiast mówi prostym językiem. Natomiast w mojej pracy to jest mega istotne i nie wyobrażam sobie, żebym prezentowała gdzieś swoją sylwetkę zawodową i nie mogła napisać czy powiedzieć, że posiadam wysokie umiejętności interpersonalne, miłą aparycję czy łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z drugą osobą, bo to jest klucz do mojego funkcjonowania na rynku pracy, więc ja nie zgadzam się z tego typu rzeczami, które gdzieś tam pewnie skądś są i one gdzieś w takim świecie poradnikowym tworzenia dokumentów aplikacyjnych muszą się znajdować, bo albo to był przedruk, albo ta pani to sama wymyśliła. Dla mnie te elementy związane z operatownością, kompetencją w pełnieniu powierzonych obowiązków, z szybką asymilacją nowych umiejętności wiadomości, z umiejętnością pracy zespołowej, z łatwością w nawiązywaniu kontaktów,
dyspozycyjnością, zorganizowaniem, wysoką kulturą osobistą, miłą aparycją czy inteligencją są umiejętnościami kluczowymi, jeżeli chodzi o predyspozycję do pełnienia określonych funkcji i do wykonywania pracy na określonych stanowiskach. I nie wyobrażam sobie, żeby to napisać inaczej. 20 lat mniej więcej, tyle czasu, ja wpisuję to różnym klientom, ustalam z nimi te rzeczy i nigdy nie spotkałam się, żeby klient powiedział, wie pani, bo na podstawie tego to ja ani nie byłem na rozmowie, ani mnie nie zatrudnili. No tak się nie zdarzyło. Więc nazywajmy te kompetencje i te predyspozycje po imieniu i wpisujmy je w sposób bardzo profesjonalny, określając faktycznie nazewnictwa, które jest jasne dla każdej osoby, która to czyta. Jeżeli jesteśmy osobą kreatywną, inteligentną, spostrzegawczą, lojalną, to używajmy tych określeń do określenia siebie, tak? Jeżeli jesteśmy osobą uśmiechniętą, z poczuciem humoru, z dystansem do siebie, to napiszmy, jeżeli wymaga tego oferta. Jak ktoś się czymś ma opiekować, jak ktoś ma coś sprzątać, porządkować, układać, archiwizować, nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie kombinujmy, nie wpisujmy nie wiadomo czego, żeby później taki biedny rekruter albo pracodawca się zastanawiał, co autor miał na myśli. Tutaj dochodzimy do języków obcych. I faktycznie mamy dwie zasady. Ja ich nie łączę z umiejętnościami i z predyspozycjami zawodowymi. Piszę je zawsze osobno, ale myślę, że jakby mi pani napisała to w umiejętnościach zawodowych, to jest to umiejętność zawodowa, zwłaszcza dla osoby, która posługuje się językiem obcym, czyli innym niż jej ojczysty, w swojej pracy. Dobrze. Natomiast na większości dokumentów, teraz tak sobie próbuję przypomnieć zasady konstrukcji chronologicznego, funkcjonalnego, chyba w alternatywnym byłoby tylko inaczej, to jest osobny nagłówek, ale błędu by nie było. Natomiast to, co dziewczyny, gdyby były ze mną, to by się tu wszystkie uśmiechnęły, ale faktem jest, że jeżeli chodzi o języki obce, to ja lubię poukładanie. Nienawidzę sformułowania, zwłaszcza osób młodych po szkole średniej, które mi piszą, że na przykład znają angielski albo francuski albo hiszpański w stopniu średnio zaawansowanym. Bo w języku polskim nie ma takiego wyrazu. Co to jest średnio zaawansowane? Do jakiego momentu w języku tym mówimy? Bo ja wiem, że można mieć szkolenie, gdzie jest poziom średnio zaawansowany, na przykład w obsłudze komputera czegoś, bo te umiejętności da się określić, ale mówienie w języku średnio zaawansowanym to co, że wiem jak się dany wyraz pisze, ale już go nie umiem powiedzieć, albo pamiętam, że jest takie słówko, tylko nie wiem jak brzmi w obcym języku. Albo posługujemy się taką terminologią, która jest ogólnie uznawana na świecie, czyli określamy poziom języka 1, A2, B2, B1, albo mówimy, że znamy coś komunikatywnie, bardzo dobrze, biegle, albo w wersji podstawowej. Podstawowo to jest dzień dobry i do widzenia i nic więcej. Albo nie piszemy wcale, jak się nie posługujemy. To też jest jedna z rzeczy. Widziałam już wielokrotnie, jak rekrutujący został poirytowany przez kandydata do pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. No i rozłożył się na języku obcym, jak się osoba, która przeprowadzała rekrutację, zdenerwowała, delikatnie powiedziawszy, przeszła na język obcy i się okazało, że ani podstawowo, ani średnio zaawansowanie, ani zaawansowanie, ani wcale. Więc języki obce to jest rzecz, którą określamy tak, jak czujemy. Też lubię, jak osoba mi na przykład mówi, że zna język komunikatywnie, ale ze słuchu. Czyli mi pisze wprost, że jeżeli chodzi o rozumienie języka ze słuchu, to ona go świetnie rozumie, ale ma na przykład problemy z konstrukcją zdania i ze śmiałością w mówieniu w tym języku. I coraz częściej takie aplikacje widzę i jest to w porządku dla mnie. Czyli ktoś mi mówi, że jeżeli ma się tym językiem, nie wiem, ubiega się o pracę na przykład na recepcji, ma być pracownikiem obsługi recepcji, to jest to dla mnie informacja jasna, że jak on odbierze telefon i usłyszy, co osoba chce powiedzieć, to nie odzywając się więcej, pomimo dzień dobry, z takiej i takiej firmy jestem i łączę, on to zrobi. Natomiast jeżeli osoba będzie chciała uzyskać jakieś informacje, to z budową zdania i z odpowiedzią może być już trudniej. Zainteresowania, ja mówię konkretne. Jak się ktoś interesuje muzyką, to niech mi napisze jaką. Jak się ktoś interesuje jakąś formą sportu, to niech mi napisze jakąś. Jak ktoś lubi rozwiązywać krzyżówki, to niech mi
mi pisze, że lubi rozwiązywać krzyżówki, ale nie opisuje mi, że interesuje się sztuką, kinem albo teatrem. A ja pytam, na jakiej sztuce ostatnio był, a on mówi, że to było w podstawówce na krasnoludkach na przykład. Konkrety. Ja lubię konkrety. Ja lubię zainteresowania na dokumentach aplikacyjnych sama, bo jak mi żal kandydata do pracy i widzę, że na przykład jest więcej niż jedna osoba rekrutująca, to mamy swoje role. To znowu są zajęcia, słuchajcie, z procesu rekrutacyjnego. Jak jest komisja rekrutacyjna, to jest jak w policji. Zawsze jest dobry i zły policjant. W zależności od tego, komu przypada jaka rola, no, ja mam zawsze tą gorszą, ale od czasu do czasu dają mi szansę być też dobrym policjantem, to jak widzę, że ktoś się znęca, albo jak mi nie daj Boże żal biedaka, to próbuję go wyciągnąć zainteresowaniami. I udaje mi się to pod warunkiem, że osoba nie kłamała w zainteresowaniach. Jeżeli widzę, że ktoś się bardzo denerwuje, jest spięty, nie potrafi pokazać tego wszystkiego, co nam napisał na dokumencie, a widzę potencjał, to zainteresowania są takim punktem, gdzie ja po tylu latach pracy jestem w stanie wydobyć to coś fajnego z kandydata do pracy pod warunkiem, że mi w tym akapicie nie naściemniał, bo jak naściemniał i skłamał, no to to jest gwóźdź do trumny tak naprawdę. To, co na rynku pracy u nas dopiero wchodzi, a w Europie, gdyby ktoś chciał pracować gdzieś dalej niż w Jaworznie, jest standardem, mianowicie referencje. Na samym końcu dokumentów aplikacyjnych zamieszczamy dodatkowe informacje i szczerze powiedziawszy, przez te 20 lat dalej będę stała na straży tego, że ja to wolę mieć na końcu niż na początku. Nie lubię, jak mi ktoś pod imieniem i nazwiskiem od razu pisze datę urodzenia. Nie wiem dlaczego, ale nie lubię. Tak jak mówiłam, tyle ilu doradców zawodowych, tyle osób, które się tym zajmuje. Ta informacja mnie nie daje nic. Kadrowcowi daje, tak? Bo on od razu liczy okres ochronny, dodatki, jakie musi zapłacić osobie i to dla niego jest to rzecz ważna. Dla mnie, jako osoby, która ma sprawdzić kompetencje i kwalifikacje, data urodzenia nie robi żadnej na mnie żadnego wrażenia. Już przez tyle lat nauczyłam się, że czasami mam do czynienia z osobami, które są bardziej dojrzałe niż ja, mają ode mnie bogatsze doświadczenie, ładniejsze dokumenty, więcej powpisywane, a z kompetencjami i z umiejętnościami jest na bakier. I z drugiej strony mam przed sobą osobę bardzo, bardzo młodziutką i mogłabym powiedzieć, że to jest no taki świeżaczek, dopiero do ulepienia przez pracodawcę, do szlifowania taki diament, a tu już mamy tak bogate doświadczenie, tak bogate umiejętności i kwalifikacje, którymi się osoba posługuje, że data urodzenia mnie tylko u góry denerwuje, więc ja ją lubię na dole. Stan cywilny kiedyś był bardzo ważny na rynku pracy. Dzisiaj uważam, że nie ma się czego wstydzić. Można usunąć, jak ktoś ma z tym problem. Mnie uczyli, że ma być, więc zostaje. Stan zdrowia to jest to dobra rzecz. Nie wiem, czy po drugiej stronie mam osobę, która ma problemy ze stanem zdrowia. Słuchajcie, wpisujemy albo bardzo dobry, albo dobry. A jeżeli on już jest inny niż dobry, to powinniśmy się postarać o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. I w tym miejscu po dwukropku się wpisuje, że jesteśmy osobą, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Symbol tego orzeczenia, jeżeli ono jest czasowe, to do jakiego dnia jest ważne. Słuchajcie, to jest informacja, której absolutnie, drodzy Państwo, się nie wstydzimy, że mamy inny stan zdrowia niż bardzo dobry, bo prawie nie skłamałam, jeżeli chodzi o datę urodzenia i jeżeli to miałoby być moje dane osobowe, to na chwilę obecną nie mogłabym sobie napisać, że ten stan zdrowia jest bardzo dobry. Musiałabym napisać, że jest dobry. To dla Waszego bezpieczeństwa. Niektóre obciążenia zawodowe na pracy w różnych firmach, dopóki do momentu, kiedy nie zaczniemy pracować, to my sobie nie zdajemy sprawy, jak są duże. Nie oszukujmy na wstępie już samych siebie, bo to nie chodzi o oszukiwanie pracodawcy. Dajmy mu szansę. Mamy generalnie rynek, gdzie
Mamy wszyscy takie same prawa. Pozwólmy pracodawcy stworzyć nam warunki do tego, żeby ten nasz stan zdrowia się nie pogorszył, tylko dajmy mu szansę, żeby on się mógł o tym dowiedzieć. Dyspozycyjność, ja odróżniam dwie. Całkowita to jest łącznie z sobotą i niedzielą i z możliwością pracy na zmiany. Pełna to jest dla mnie 40 godzin tygodniowo, czyli klasyczna jakaś tam praca od 6 do 14, od 7 do 15, od 8 do 16, nie ma znaczenia. Ale mówimy tutaj o 5-dniowym, o 40-godzinnym tygodniowym okresie pracy całkowita, łącznie z piątkiem, świątkiem i niedzielą i w systemie zmianowym. Tylko też podchodźcie do tego z inteligencją, drodzy Państwo, bo jak ktoś chce być policjantem, lekarzem, pielęgniarką, strażnikiem miejskim, wychowawcą w ośrodku szkolno-wychowawczym i mi wpisuje, że chce pracować od poniedziałku do piątku, to się zastanawiam, gdzie on chce tą aplikację złożyć. No hello, nie da się. Więc adekwatnie do naszych oczekiwań na rynku pracy. Referencje. Nic o nas ładniej nie powie niż to, co napisze osoba, która już z nas zna, bo gdzieś u niej pracowaliśmy. Referencje to jest punkt. I przyznam się szczerze, że ja jak mam zakwalifikować jakieś osoby do rozmowy kwalifikacyjnej, a mam na dokumentach aplikacyjnych te, które napływają referencje, to zawsze zaczynam od referencji. Zawsze czytam, co inni mieli do powiedzenia na temat pracownika, który już u nich się sprawdził. I teraz też to tak jak z pokazywaniem siebie. Nie piszemy wszystkiego, piszemy do pewnego momentu, zostawiając na końcu 3 kropek, żeby nas zechcieli zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną i zechcieli się dowiedzieć, co ten pracodawca dalej o nas mówił. Nie wszystko. Wybieramy jeden z najciekawszych fragmentów i go piszemy. Taka uwaga, też nie wiem, czy Państwo już jesteście dinozaurami na rynku pracy, czy osobami młodymi. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że referencje są na nasze podanie, czyli kończąc jakiś etap naszej drogi zawodowej u pracodawcy, u konkretnej osoby, u której pracujemy, żeby móc otrzymać taki dokument, musimy się zwrócić z podaniem, czyli normalnie piszemy na białej kartce papieru, u góry dane osobowe, z drugiej strony mamy na przykład Jaworzno, przecinek, dzisiaj mamy który? Na komputerze będzie 25 marca 2021 roku, do kogo, czyli ładnie adresujemy dane osoby, która pełni funkcję najwyższą w firmie i zwracamy się z prośbą o wystawienie referencji za okres pracy od do na stanowisku i tu wskazujemy stanowisku z jakimś pięknym zwrotem grzecznościowym, z szacunkiem, z wyrazami poważania, uznania, co tam chcecie, z poważaniem, podpisujemy to ładnie i składamy w dziale kadr i czekamy, aż te referencje zostaną nam wydane. No, o referencje ubiegamy się wtedy, kiedy jesteśmy grzeczni w pracy. Fajnie nam ta praca szła i byliśmy dobrym pracownikiem. Wtedy, kiedy byliśmy łobuzem i niekoniecznie z pracodawcą było nam po tej samej drodze, nie ubiegamy się o referencje, bo wiecie, raz wystawione zostają na zawsze. To jest później taki problem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Taki człowiek jak ja może mu coś odbić na rozmowie kwalifikacyjnej i zapyta. Czy posiada pan referencje z poprzedniej firmy albo od poprzednich pracodawców? No i my wiemy, że mamy, tylko nie do końca fajne. I my powiemy nie, absolutnie. A my na przykład rekrutujemy dla kogoś, kto współpracuje z naszym byłym pracodawcą i nam pracodawca powie, mama, i to był taki gagatek. To wtedy na takiej rozmowie kwalifikacyjnej można powiedzieć tak, że owszem, posiadamy, ale nie są one dla nas korzystne, a to jest etap naszego życia zawodowego, który mamy za sobą i nie chcielibyśmy na ten temat rozmawiać. I tu uśmiech, drodzy Państwo, pokazujemy piękne, ładne zęby, żeby nie prowokować do dalszych rozmów. Profesjonalista przemilczy, uśmiechnie się, pójdzie dalej. Jak traficie na samego pracodawcę, który na przykład się kumpluje, przyjaźni, zna tą drugą osobę, może być różnie. Polecam inteligencję, kulturę osobistą, da się z tego wyjść ogromną ręką, ale to nie temat dzisiejszego spotkania. Jedziemy dalej.
Dokumenty kończy klauzula o przetwarzaniu danych osobowych. Teraz z uwagi na RODO jest długa. Jak Państwo jej nie macie, a na ten adres, który prosiłam, żeby zanotować krepel.m@jaworzno.praca.gov.pl, Boże, informatycy nam zrobili takie adresy, to jak mi przyślecie swój adres, czyli napiszecie: dzień dobry Pani Magdo, proszę mi przysłać klauzulę, to ja Wam ją odeślę. Nie ma żadnego problemu. Pamiętajcie, żeby ją podpisywać. Klauzula nie tylko ją należy zamieścić, tylko przede wszystkim powinna być podpisana. Nie kłamcie, nie koloryzujcie, przedstawiajcie fakty autentyczne, rzeczywiste. W życiu jest tak, że nawet jak popełniamy błędy, to my się na tych błędach uczymy, tak? One powodują, że jesteśmy lepszymi ludźmi, lepszą wersją siebie. Jeżeli mamy takie etapy w swoim życiorysie, a ja w Urzędzie Pracy mam różnych klientów i naprawdę z różnymi życiorysami, to wtedy, kiedy ten życiorys jest autentyczny, jest szczery i ta wizytówka faktycznie przedstawia osobę, która siedzi po drugiej stronie, wcale nie powoduje, że osoby nie podejmują pracy. Wręcz przeciwnie, tą autentycznością wygrywają, tak? Gorzej jak osoba jest Andersenem czy Mickiewiczem i pisze coś, co w ogóle nie jest zgodne z rzeczywistością. To jest dużo, dużo, dużo gorzej. Warto, żeby jednak się zastanowić i wybierać te rzeczy, które są dla nas fajne. Dobra, i teraz, drodzy Państwo, te dwie strony, które chciałam pokazać. Mam nadzieję, że mi się uda. Widać? Czy tylko u mnie widać? Widać wszystko. Moje portfolio ib.edu.pl. To jest strona, którą mi pokazały koleżanki, tak jak już powiedziałam, pozdrawiam dziewczyny z WUP-u, które mi pokazały tak naprawdę metodycy, czyli osoby, które szkolą nas, doradców zawodowych z urzędów powiatowych. Słuchajcie, ja tą stronę pokazałam na innych zajęciach, które prowadzę, co prawda młodzieży, która wkracza dopiero na rynek pracy i tak naprawdę ich życiorysy zawodowe nigdy poza wyjątkiem praktyk zawodowych nie spotkały się jeszcze z konfrontacją pracodawcy. I ponieważ jest to młodzież i oni uwielbiają komputery, czyli lubią to, czego ja niekoniecznie, i od razu mówię, ja mam wiedzę szeroką, ale nie dotyczy ona obsługi żadnych urządzeń tego typu. Ja sobie tą stronę bardzo dobrze wyoglądałam. Ona działa tak, że tutaj dodajemy dowody swoich umiejętności, kompetencji, tego wszystkiego, co my mamy. One się nam tutaj zapisują. Na podstawie tych umiejętności generuje się CV. Tutaj mamy przykład takiego jaskiniowca, który kilka razy zmienia swoją drogę zawodową i to jest taki filmik, który możecie sobie, drodzy Państwo, obejrzeć, bo on tak jakby pokazuje, do czego służy to narzędzie. Jeżeli ktoś pracuje w domu, chociaż no nie wiem, czy to też nie będzie jakaś wiedza z epoki, ale zakładam, że są takie miejsca, w których w jednej rodzinie z jednego komputera korzysta kilka osób. I wtedy no, mamy kilka pulpitów, ale nie na tyle, żeby każdy mógł mieć, albo boimy się, że jakieś młodsze rodzeństwo, że nasze dzieci, jakieś inne pociechy pogubią te nasze foldery, pozmieniają tam. To jest takie miejsce, w którym to można zgromadzić. I to jest rzecz, którą ja z czystym sumieniem mogę zarekomendować i polecić. Całkowicie za darmożkę, nie ma żadnych opłat, nic się nie dzieje. Koleżanki poleciły, ja sprawdziłam, skonfrontowałam z młodzieżą, uzyskałam informację zwrotną, pozytywną, więc rekomenduję sama dalej. A drugą rzeczą to jest Europass. Jak już po tym moim gadaniu nikt nie wie, co ma zrobić i jak to CV powinno wyglądać, to słuchajcie, Polska jest w Unii Europejskiej. Tutaj mamy kreator CV, czyli możemy stworzyć dokument aplikacyjny, który jest standardem, jeżeli chodzi o posługiwanie się pracy za granicą. Ma swój format ściśle określony, nie da się tutaj nic zmienić. Tutaj wpisujemy dane, generujemy je.
mam tu wolny internet. Generujemy je i drukujemy sobie taki dokument i nie jest dużym błędem bycie Polakiem, poszukiwanie pracy na terenie naszego kraju z Europasem. Więc jeżeli ktoś chce, tu się wybiera język, w którym generalnie tworzymy ten dokument aplikacyjny. Jeżeli posługujemy się nim w Polsce, to wpiszmy tutaj, on mi się nie załadował. Nie wiem czemu, już mi się załadował. Wpisujemy dane i one nam się tutaj na samym końcu, tu przechodzimy przez kilka kroków i one nam się tutaj na samym końcu wygenerują, drukujemy. No, Europass tak naprawdę zawiera wszystko to, co ja powiedziałam. Jest nawet bardziej szczegółowym dokumentem niż życiorys chronologiczny, bo tam pewne informacje możemy pominąć, a tutaj on jednak będzie wymuszał, żebyśmy to wszystko ładnie mu podali. To, co powiedziałam o innych kreatorach CV, ja nie wyświetlę, ja je szanuję. Cieszę się, że są, bo osoby, które nie mają czasu, nie mają umiejętności ani ochoty na tworzenie takich rzeczy, w ogóle mają dokumenty aplikacyjne dzięki tym kreatorom CV. Osobiście nie lubię i osobiście uważam, że spędzenie jednego dnia na poukładaniu tych wszystkich rzeczy daje szansę na bardziej atrakcyjną i bardziej satysfakcjonującą nas samych pracę. I to jest fajna rzecz. Ja tutaj jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego slajdu, w którym są moje dane kontaktowe. Gdyby dla Państwa coś było niewystarczająco, gdyby dla Państwa było coś, co ciężko poruszyć tutaj, tak żeby inne osoby słyszały. Chcecie Państwo coś bardziej dyskretnie, to można napisać maila, ja na niego odpowiem. Można skontaktować się z nami przez telefon. Tutaj jeszcze mamy jedną końcówkę telefonu. Ja jej tutaj nie pisałam, to jest 910. To jest bezpośredni numer do Pani Magdaleny Wrony. Ona, Madzia, ma inny pokój niż my, ale też jest doradcą zawodowym. Razem ze mną pracuje jeszcze Pani Magdalena Piech-Baran i Pani Natalia Marszałek. To są cztery dziewczyny, w sumie jesteśmy czterema dziewczynami, które pełnią funkcję doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie i gdyby Państwo mieli jakiekolwiek problemy z procesem rekrutacyjnym, z planowaniem bądź rozwojem swojej kariery zawodowej, czy z procesem jakimkolwiek, który dotyczy rynku pracy, to zachęcamy do kontaktu. Na pewno jeżeli będziemy potrafiły pomóc, to zrobimy, a jeżeli same nie będziemy potrafiły pomóc, to postaramy się Wam podać przynajmniej miejsca czy instytucje, w których tą pomoc będziecie Państwo mogli uzyskać. Czy na sam koniec są jakieś pytania? Można zadać jedno szybkie pytanie. Oczywiście. Ja a propos jeszcze referencji, chciałem zapytać o taką sprawę. Spotkałem się z poglądem, że w dobrym tonie jest, że pracownik przygotuje sobie sam szkic referencji, który przedstawi pracodawcy, a pracodawca sobie wybierze, co mu pasuje, co mu nie pasuje, doda coś od siebie i w ten sposób się zaoszczędzi czasu swojemu pracodawcy. Co Pani sądzi o takiej praktyce? Czy mogłabym poprosić, jak Pan ma na imię? Marcin. Dobra, Panie Marcinie, już odpowiem. Nie wiem, czy to jest w dobrym tonie, ale na pewno jestem w stanie uwierzyć to, że ja współpracuję z wieloma pracodawcami i z wieloma przedsiębiorcami i z wieloma osobami, które zatrudniają pracowników. I proszę mi wierzyć, że bardzo często jest tak, że mam do czynienia z fantastycznymi fachowcami, z fantastycznymi ludźmi, którzy po prostu nie potrafią robić takich rzeczy. Nie potrafią pisać pism urzędowych, nie potrafią pisać w ogóle żadnych rzeczy, żadnych rozprawek, tym bardziej referencji.
Jeżeli chodzi o stronę administracyjną prowadzenia ich firmy, zajmują się tym biura. Jeżeli chodzi o rekrutację, wynajmują do tego ludzi i sami nie potrafią. Jeżeli pracodawca przyznaje nam się, że nie umie tego zrobić i prosi nas o to, żebyśmy sami napisali, a on to przeczyta, to jeżeli Panie Marcinie, napisze Pan zgodnie z własnym sumieniem, z informacją zwrotną od współpracowników, od klientów, z którymi Pan w firmie się spotykał i pracodawca uzna, że te informacje są wiarygodne i je nam podpisze, to niech tak będzie, to jest w porządku. Gorzej, jak pracodawca się nie przyznaje do tego, że nie potrafi tego zrobić i pisze coś takiego. Kilka lat temu jeden duży zakład pracy w Jaworznie zwalniał pewien dział ludzi. Wynikało to z procesu restrukturyzacji. Osoby najpierw przed zwolnieniem miały z nami zajęcia z doradcami zawodowymi. I ja prowadziłam te zajęcia. Na tych zajęciach, było kilkanaście lat temu, bo chciałam powiedzieć, że byłam wtedy młodym pracownikiem i nie miałam wtedy tyle doświadczenia, ile mam teraz. I ja zawsze powtarzam, że uczymy się na błędach. Własnych też, ja też się uczę, najczęściej na swoich. Na innych też, ale najczęściej na swoich i to niestety boleśnie. Ja na tych zajęciach powiedziałam, że taką modą, która wkracza do Polski, to są właśnie referencje. I żeby osoby, a to byli panowie, zwrócili się do swojego pracodawcy o to, żeby te referencje im wystawił. No i tak zrobili. Ja powiedziałam, jak napisać to podanie. Napisaliśmy na tych zajęciach to podanie. To podanie zostało złożone do pracodawcy. A od pracodawcy panowie otrzymali dokument, gdzie na górze było napisane referencje, a pod spodem było napisane: zaświadcza się, że Ksiński pracował w firmie od do na stanowisku, pieczątka i podpis osoby, która pełniła funkcje kierownicze w tej firmie, duża firma. I powiem wam, że do dnia dzisiejszego mamy wyrzuty sumienia. Znaczy żadna z tych osób, wszyscy panowie wyszli na rynek pracy, żadna z nich do tej pory się ponownie nie zarejestrowała w urzędzie, bo ja już mam tak, że jak jakiś klient się rejestruje, to klienci raczej mnie lubią i wracają przynajmniej, żeby powiedzieć dzień dobry. I nie dotyczy to tylko mnie, ale wszystkich dziewczyn, z którymi pracuję i często nas odwiedzają i mówią, co u nich słychać. I do dnia dzisiejszego mam wyrzuty sumienia, bo gdybym w oparciu o wiedzę, którą teraz mam, w roku 2021 zobaczyła referencje, na których mam napisane, że pracodawca mi zaświadcza, że osoba przepracowała w okresie od do na stanowisku i podpisane, to bym sobie pomyślała, że to jest jakiś pracownik, o którym pracodawca nie chciał napisać nic dobrego albo nie miał do napisania nic dobrego. A ja wiem, że w tamtym konkretnym przypadku było tak, że pracodawca nie miał zielonego pojęcia, jak to się robi, bo to wchodziło. I zamiast wytłumaczyć, zamiast powiedzieć tym panom, jak te referencje mogłyby wyglądać, czyli co tam powinno być napisane, jakie punkty powinny zawierać, no to ja byłam za młoda i miałam za mało doświadczenia, które już dzisiaj mam. Panie Marcinie, jeżeli pracodawca wprost mówi, że posiada brak kompetencji w jakimś zakresie, to jest to wielki szacunek dla niego, bo dzisiaj ludzie do tego, że czegoś nie umieją i nie potrafią, to się nie chcą przyznawać. I jak najbardziej napisać sobie samemu, tyle że nie kolorować za bardzo. Napisać jak było, żeby to było profesjonalnie, wzorów na referencje w internetach, drodzy Państwo, kartkę, tyle samo ile CV. Wybrać sobie i nie powiedziałabym, że jest to dobry ton, to jest szczerość i chęć pomocy ze strony pracodawcy. Tak jak ma prawo nie wiedzieć, jak się to robi. Ja też nie umiem wielu rzeczy i się przyznaję i jak tylko mogę poprosić kogoś o pomoc i wsparcie, to zawsze to robię i nie mam z tym żadnego problemu. Ja przeczytałem nawet, bo to w jednym z artykułów się spotkałem, że należy tak robić, żeby zaoszczędzić pracodawcy czasu.
Jeżeli pracodawca mówi, że jest to w porządku i nawet jeżeli się ubiegamy, a widzimy z mimiki twarzy, z komunikacji interpersonalnej, że pracodawca w ogóle jest zdziwiony na słowo referencje, to możemy sami nawet zaproponować i wyjść z taką inicjatywą, że my spróbujemy mu jakby taki szymel, schemat, propozycję tych referencji przedstawić, aczkolwiek ja dość często już w tej chwili się spotykam z referencjami na rynku pracy z Unii Europejskiej, jak osoby wracają w ogóle do pracy u nas w kraju, to jest standardem, że one referencje mają. Nawet na Wyspach to jest, słuchajcie, tak, że dokumenty aplikacyjne są rozpatrywane w drugiej kolejności, w pierwszej kolejności rozpatrują referencje. No, więc to jest w porządku. Nawet spotykam się z tym, że agencje pracy tymczasowej wystawiają referencje, dlatego że mamy taki trend, że w agencjach możemy zarobić całkiem niezłe pieniądze. Nie chcę powiedzieć, że większe, ale są takie stanowiska i takie prace, gdzie pracując pod agencją zarobimy więcej niż pracując pod pracodawcą i wtedy pracodawca nigdy nie jest naszym jakby przełożonym, tylko agencja i to agencja nam wystawia referencje. Widziałam takie referencje, szacunek naprawdę w przypadku akurat osób, których ja widziałam referencje, no to są przepiękne, sztosowe. No ja bym kiedyś chciała mieć taką laurkę. Nie powiem, że nie mam, bo mnie na przykład bardzo często uczestnice szkoleń grupowych, które są, które były przed pandemią realizowane przez nas i przez moje koleżanki, młodzież po zajęciach jakieś, które dla nich robimy, zawsze daje informację zwrotną, więc nie powiem, że nie mam wiedzy na temat tego, jakim jestem doradcą, jakim jestem pracownikiem, bo mam i powiem wam, że to jest fajne, że to jest fajniejsze niż wpływ na konto, jak osoby są w stanie nam powiedzieć coś miłego i doceniają pracę i wysiłek, który w nią wkładamy. To jest faktycznie miłe. Czy jeszcze coś może mogę Państwu pomóc? Ja nie mam więcej pytań na dzisiaj. Czy Pani Marcelina, Melania, Boże, przepraszam. Taki nic nie szkodzi. Pani Melania i Pani Olina. Nie, wydaje mi się, że wszystko już jest wytłumaczone, jasne, zrozumiałe. Dobra. Mam do Państwa jeszcze jedną prośbę. Gdyby ktokolwiek zdecydował się na kontakt ze mną mailowy, ja bym nie odpowiadała na ten kontakt, to bardzo proszę, żebyście Państwo za pomocą tego telefonu zadzwonili do mnie i powiedzieli mi: Magda, przesłałam coś na maila, czekam, albo przesłałem, czekam na odpowiedź i nie ma odpowiedzi. Dlatego, że ta skrzynka ma bardzo małą pojemność. Ja w tej chwili za pomocą tej skrzynki diagnozuję umiejętności i predyspozycje zawodowe osób, które chciałyby się dowiedzieć, jakie mają kompetencje na rynku pracy. Sama wysyłam bardzo duże pliki i duże pliki odbieram z powrotem do przeliczenia wyników. I już wiem po doświadczeniach z osobami, że jak skrzynka moja osiągnie 100%, to te informacje są nieprzesyłane i one po prostu, osoba dostaje komunikat, że skrzynkę ja mam zapchaną i nie jest w stanie mi przesłać informacji. Więc prosiłabym, żeby zadzwonić i po prostu przywołać mnie do porządku. Ja sprawdzę skrzynkę, czy tam jest miejsce. Czasami osoba też trafia do spamu. Ja przyznam się szczerze, że pocztę na bieżąco, a w tym spamie to zawsze zapominam sobie sprawdzić, czy tam się coś nie znajduje. Więc przywołajcie pracownika do porządku, a ja jestem bardzo karną osobą, to postaram się szybciutko odpowiedzieć na te informacje. Ja Wam ślicznie dziękuję za ten czas, który Państwo chcieli ze mną spędzić. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim, drodzy Państwo, no, zdrowia i spełnienia marzeń, nie tylko tych zawodowych, ale tych osobistych, w szczególności, bo one dla mnie są najważniejsze. Jak jesteśmy zdrowi i mamy w życiu osobistym wszystko fajnie poukładane, to praca zawodowa i życie zawodowe układa się samo. Ja Wam tego życzę. Dziękuję ślicznie za uwagę. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.